Jakaś tajemnicza skrzynka pojawiła się przed moim domem i totalnie nie mam zielonego pojęcia, co to może być, ale prawdopodobnie jest to wiadomość od Yetiego i nawet domyślam się, jaka to jest wiadomość, ale serio, nie chcę o tym myśleć, nie chcę o tym myśleć, bo od kilku dni każe mi ciągle wybierać, czy Milki, czy przyjaciele i totalnie nie wiem, co zrobić, tu nie da się dobrze wybrać, wiecie, no nie mogę dobrze wybrać, ale dobra, zobaczmy, co jest w tej skrzynce, mam nadzieję, że nie książka, błagam, nie książka, błagam, nie książka, dobra, zanim otworzę to, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco, ponieważ filmy są codziennie o godzinie 19:19. Zapraszam również na plusa, ponieważ tam filmy są codziennie o godzinie 14:14, więc uważam, że bardzo warto być na bieżąco z tym, co się dzieje, bo jest masa, masa filmów, więc zachęcam oczywiście, seria z jednego bloka na plusie, a myślę, że mogę wam tak teraz powiedzieć, a spoiler wam dam, dam wam spoiler, uwaga, bo to jest taki bardzo, myślę, że rarytasowy spoiler, za jakieś 15 dni, coś takiego, powiem tylko tyle, Lego, może. Więc tak wiecie, czekajcie, czekajcie, ale nic nie mówię więcej, więcej się na pewno dowiecie na dniach, a ja w tym momencie otwieram tą książkę, mam nadzieję, że zostawiliście łapkę w górę, tu mi ciągle ten wieśniak tutaj, ten co przychodzi, ten wędrownik, ciągle i mi tutaj gada, ale dobra, zobaczmy co w tej, dobra, o nie, jest ta książka, Boże, dobra, czytamy, dziś mija czas, musisz podjąć decyzję, kogo uratować, Milki versus przyjaciele, czekam, nie, no po prostu widzę, że to się nie dzieje naprawdę, to się po prostu nie dzieje naprawdę, ja nie mogę wybrać, no po prostu nie mogę tego wybrać, ale wiecie co? Myślałem nad tym przez te kilka dni, co mógłbym zrobić, żeby właśnie nie wykonać tego zadania, co, Boże, jak się wystraszyłem, wariacie, czekaj, gdzie ty jesteś, tu, chodź tu, muszę się go pozbyć, bo mnie tutaj będzie trollować wiecznie, kurde, chodź tu, gdzie on jest, nie, ucieka, ucieka, dobra, zabiliśmy go, o. Dobra, bo już myślałem, że to się nigdy nie uda. Dobra, zabiliśmy go, mamy tą książkę i słuchajcie, wracając do tego, co mówiłem. Myślałem nad tym, co zrobić, żeby jednak mimo wszystko nie musieć wykonywać tego zadania. I wpadłem na pomysł. Wpadłem na pomysł wybitny. Po prostu, no chyba najlepszy na świecie. Pozbędziemy się Yetiego. Ale w bardzo brutalny sposób, tak jak on brutalnie tutaj podchodzi do całej sytuacji. Ponieważ, jak widzicie, jadę do laboratorium i możecie się domyślać, że no nie bez powodu do tego laboratorium w tym momencie się wybieram, ponieważ tutaj kryje się pewna rzecz, którą będę potrzebować. I uwaga, podchodzimy tutaj i mamy potki. Tylko, jak tak teraz patrzę, nie mamy potki zatrucia, nie będę musiał zrobić potkę zatrucia. Dobra, czy potkę zatrucia robiło się chyba z tego zwykłego? Dobra, 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 sprawdźmy to. Tu jest pota na niewidzialność, tu są na weaknessy. Dobra, tu nic nie ma, więc musimy zabrać nowe trzy fiolki. Dobra, stawiamy je tutaj. Potrzebujemy zasilania, bo nie mamy tego zasilania, więc weźmy tutaj łup, tak, dajmy jedno. A weźmy też od razu jedno na zapas. Tutaj, jak wygląda sytuacja, tu nie ma zasilania, dajmy jedno na zapas. I tu jest zasilanie, ale dajmy jedno na zapas, tak żeby już było, wiecie, na przyszłość, na przyszłość, na przyszłość. Dobra, teraz tak, jak to się robiło? Czy tutaj chyba dawało się to oko pająka i w tym momencie powinniśmy mieć chyba zatrucia, tak mi się kojarzy, ale nie jestem pewien. Oczywiście jakby staram się studiować dalej te potki wszystkie i tak dalej, wiecie, i dojść do tego, jak je się dokładnie robi. Chciałbym, szczerze przyznam, marzę o tym, żeby mieć nieograniczoną wiedzę w potkach, żeby po prostu, wiecie, ktoś mi mówi, potka na niewidzialność, ja mówię, pyk, 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 pyk. Potka na zatrucie, ja mówię, pyk, 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 pyk. I wiecie, i chciałbym to wszystko znać, nie? Co tu się wydarzyło? Czy jeszcze raz trzeba? Chyba nie tak się robi potę zatrucia. Dobra, czekajcie, weźmy to w takim razie. Czy teraz jak to dam? To też nie. No nie, nie, nie. Jak się robiło potę zatrucia? Jak to się robiło? No to musi być z oka pająka. No z czego innego to może być? Dobra, czekajcie, jeszcze raz musimy zrobić inne podejście. Bierzemy to. Musimy to do zniszczenia musi pójść. Te fiolki muszą pójść do zniszczenia, bo one są jakieś zhańbione, że tak ujmę. Bierzemy jeszcze raz water. Botle i jeszcze raz to ładujemy tutaj i w tym momencie damy to oko pająka. Zobaczmy, jak się sprawdzi to oko pająka. Może pomyliłem oczy pająka, może tak, nie mówię, że nie. Więc sprawdźmy, czy teraz się to zrobi. Jest jeszcze jedna sytuacja, która może być, a mianowicie to, że trzeba dać najpierw brodawkę. Ale to zaraz sprawdzimy, okej, to oko pająka na pewno wiemy, że nie. Zaraz sprawdzimy, czy najpierw nie trzeba brodawki dać, ale proszę, wydaje mi się, że teraz będzie zatrucia, będzie? Będzie, nie, to jest weakness. Dobra, czyli, dobra, okej. No tak, teraz mi się przypomniało, że weaknessa tak się robiło. Dobra, odłóżmy tego weaknessa w takim razie tutaj i bierzemy jeszcze raz trzy, bo mamy tego tutaj na szczęście sporo. I odkładamy to tutaj i teraz zaczynamy od brodawki. Zróbmy najpierw brodawkę i później dajmy oko. Tylko teraz jak za drugim razem będziemy dawać oko, to teraz też już nie wiem, czy sfermentowane, czy nie sfermentowane. Boże, jakie to jest ciężkie. Dlaczego? Patrzcie, w craftingu na przykład, czy mamy tu crafting gdzieś, czy ja tutaj gdzieś crafting dałem? Ej, tu się zawsze respi Enderman
zawsze! Nie wiem, jak to się dzieje, serio, przysięgam. Jest tu Enderman, zapamiętajcie, że on tutaj jest. Uwaga, bo ja wam to pokażę na jakimś następnym odcinku, jak będzie okazja. Zawsze w tym pnączu on jest. Patrzcie, patrzę się na niego, dobra. Dobra, pozwólcie mi się... O kurde, wariacie. O nie, on się podpalił, on mi znikł. O nie, i co, i teraz będziemy się gonić? Serio? No dobra, nie ma go, dobra, nieważne. Co mamy? Dobra, mamy oczyszczone, dobra, zobaczmy, czy teraz jak dam to, to się nic nie dzieje, okej, okay. Dajmy to. Okej, okay, teraz się dzieje, może teraz będzie do zatrucia, dobra, mam nadzieję, że tak. Dobra, gdzie jest ten Enderman, kurde, bo chyba, że zginął przed chwilą. Zginął, czy nie? Czy on się gdzieś tutaj smaży? O, jest tu, patrzcie, jest, kurde, wariacik, dobra, wiecie co, patrzcie to. Ale dostał w czambo! Ale go zmiotło z planszy! Dobra, dobra, no bez gadania po prostu został, że tak powiem, został, no, pokonany. Dobra, mamy tutaj te poty, ale ich się trzeba pozbyć, bo zabrałem je tutaj. Czemu są... A, dobra, myślałem, że mi się straciły. Dobra, to gdzieś tam później się wykorzysta, jeszcze nie wiem gdzie. Zobaczmy, czy mamy to. Mamy poison! Mamy poison! Potion of poison! Mamy to, dobra, tylko teraz trzeba, wiecie co zrobić? Trzeba to tak, wzmocnić przede wszystkim. A wzmacniamy to oczywiście redstone'em i zrobimy również tego rzucany, no bo jednak, kurczę, nie możemy tego zrobić normalnie, bo trzeba zrobić, prawda, rzucany. Rzucany jest najlepszy, bo rzucany... Bo... Wiecie, ja chcę to pić, tylko to on ma to wypić, a dokładnie ma tym dostać, więc po prostu zrobimy tak, żeby on po prostu przyjął ciosa z tej poty i zatrujemy go raz a porządnie. Mamy na 45 sekund i teraz ona będzie chyba na dłuższy czas, ale nie będzie takiej mocy. I to się dało jeszcze jakoś wzmocnić, ale nie wiem jak, ale wiecie co, przetestuję to. Przetestuję to w taki sposób, że postaram się jeszcze jedno dać oko. Nie, to oko nie, a dajmy sfermentowane. Okej, okay, sfermentowane idzie, bo... Wiecie co? Wezmę jedną potę, na wszelki wypadek, wiecie, bo nie chcę ryzykować, żeby stracić to, ale wydaje mi się, że zrobimy teraz na drugi poziom, to się chyba ulepszy teraz. Wiecie co? Czy ja chcę ryzykować wszystkimi trzema? Dobra, ryzykujemy wszystkimi trzema, najwyżej będę robić od nowa. Dobra, wszystkie trzy i uwaga! Nie, to jest instant damage, o Boże, Herming! Nie, to nie chcemy krzywdy! O nie, bo mogę... O kurczę, bzyku! Siema, Jerzy, jak się straszyłem! Serdecznie. Co ty tu robisz? Co ty tu robisz? Nie, no to ja chciałem właśnie się dowiedzieć, co ty tutaj robisz? Ja, dobra, słuchaj, sytuacja jest taka. Ja robię potę, potki robię, ponieważ potrzebuję zrobić potkę, bo lecę na Yetiego, wiesz? Bo słuchaj, dobra, powiem ci to, patrz, pokażę ci książkę pewną. Czy to jest ta książka? Tak, to jest ta książka, patrz, dostałem taką książkę dzisiaj. I on mi każe wybierać między przyjaciółmi a Milki. Ja nie mogę tak zrobić, wiesz, ja nie mogę tego zaakceptować. No jak nie, kompli wybiera. No ale ja wiem. Ja za niego ci napiszę tą książkę. Wybieram, no, bzyku, to nie jest takie łatwe właśnie. Nie, to nie jest takie łatwe. Ja bym naprawdę, chciałbym móc wybrać. Chciałbym być tak pewny, że mówię, dobra, wybieram to. Ale wiesz, chodzi o to, że ja nie chcę dla nikogo źle, dlatego, nie? I ja nie mogę wybrać, wiesz, jednego albo drugiego. No ale postanowiłem... Wiesz co, no ja robię potę teraz zatrucia, rzucam mu zatrucie zaraz. O, żeś ty serio? Potkę zatrucia? No, ja postanowiłem, że go zatruję i po prostu pokażę mu, kto jest tutaj, że tak powiem, szefem. A ty coś robiłeś i co ci wyszło? Nie wyszła ci? No, wyszła mi tak, najpierw mi wyszła weaknessa, ta po prawy dolny róg, później mi wyszła ta Poison of Herming, no po prostu się tu męczę z tymi potami, bo nie jestem, że tak powiem, tak? Chcę zatrucia, ale, znaczy ja już miałem zatrucia, ale po prostu ja żeby zrobić te Hermingi, tam ten, to jest krzywdy to się nazywa, no tak, to później do tej poty zatrucia dodajesz jeszcze to sfermentowane oko pająka i widzisz, teraz mam to, ale ja chcę to jeszcze wzmocnić, więc wzmacniam to jeszcze tym. Wiem, jak to chyba trzeba było na drugi poziom chyba glowstone'em wzmocnić, nie? Jasnogłazem, dokładnie, jasnogłaz. Chcesz jasnogłaz? A masz? Mam. Nie, no. Żartujesz, że ty ze sobą jasnogłaz masz. Tak, tylko że ja mam w blokach, bo wiesz co, bo akurat budowałem. Dobra, może być, wiesz, może być. No może dobra, być to sobie rozwalę. No dobra, to łapę. Nie, jeden glowstone'a. Wystarczy, jeden, patrz, ja tutaj tylko chcę, bo masz tutaj ten i ja tu rozwalam to. Dobra. Mega, dobra, że tak powiem, bzyku, ratujesz dupsko, nie? Proszę cię bardzo, dobra. Co, budowałem przed chwilą, więc... Dobra, czyli będzie trzeba więcej zdobyć tego, ja myślałem, że już mam wszystkie rodzaje pyłu, a tutaj patrz, jeszcze jest trzeci, zapomniałem o jasnej głazie totalnie. Brakuje pyłu glowstone'owego. No, ale dawaj dobra, więcej, mam... ja mam trochę jeszcze tego, dobra, robię to ręcznie. No jest, dobra, tak jest, czekaj, chciałem sprawdzić, czy jak rozwalę to z lootingiem, to czy będzie więcej tego. A czekaj, a nie da się wzmocnić to, glowstone'em takim nierozwalonym, nie? Taki, chyba taki nie, chyba smutny. nie. Dobra, czekaj, ja tutaj tak mamy, poison 2. O nie, nie jestem w stanie tego już wzmocnić na dłuższy czas. Bo najpierw chyba powinieneś to wydłużyć, to nie jest tak? Ajajaj, dobra, no trudno, robię przynajmniej z tego rzucaną. Trudno, no, no to już musi być, bo już za długo tutaj jest, wiesz... To jest silna, ale słuchaj, to zrobimy tak, bo jak ty chcesz na niego wyrzucić tak po prostu? Tak, no chyba, no bo nie mam w sumie innego planu. O, ja cię kręcę. A to trzeba mądrze to zrobić. A jak byś to zrobił? W dobrym miejscu, w dobrym momencie.
No wiem, no ja liczę na to, że wiesz, że tam poczekam, aż on przyjdzie, idę do niego na ten, zachodzę go od tyłu, rzucam mu potę na plecy i uciekam, nie? Taki jest plan. To jest dobry pomysł, albo wiesz, wyrzucić wszystkie trzy od razu, cyk, cyk, cyk. O, to jest plan, to jest plan. To wiesz, co muszę w jedną, w drugą łapę, robię szybkie, wiesz, szybkie dwa razy prawy, raz scrollem w bok i rzucam. A to tak działa, że jak dwa razy prawy, to dwie pod... Tak, chyba tak, chyba tak, no chyba tak powinno to działać. Dobra, wiesz co, no to ja w takim razie chyba, nie wiem, będę musiał tam lecieć i go jakoś ten, nie wiem, stary. Ja się boję, szczerze. Wschodzi dzień na całe szczęście. Tylko wiesz, go, nie ma go na serwerze, nie? Więc ja będę musiał tak poczekać na niego. Zawsze więc może jakby... wejść, no trzeba uważać. No właśnie, on jest właśnie taki, że... O właśnie, chodź, pokażę ci coś. Skoro jak już jesteś, to pokażę ci coś, bo patrz. Ja ostatnio szukałem takiego miejsca, ponieważ on ma Instagrama swojego, ten Yeti, nie? I wrzucił ostatnio zdjęcie. Zdjęcie takie dziwne, zaraz ci pokażę, czego zdjęcie. I chciałem znaleźć to miejsce i nie mogłem tego znaleźć, a później znalazłem i patrz, pod moją chatą on ma bazę. Co? Ale patrz to. Nie, to jest, i on zrobił tutaj, zrobił zdjęcie tego. Widzisz? Ej, faktycznie. To jest nienormalne, co on tutaj robi. Szczerze, bardzo podobne jest do tego jego w poprzedniej tak, bazy. Tak, no bo on chyba wszystkie takie właśnie robi w takim stylu. Też takie, tylko chyba ma tutaj ametyst dołożony, jakieś tutaj nie wiadomo tutaj co. Ma jakąś taką jakby bogatszą, nie? Chyba tu jest lepsze złoże. Tak, jakaś taka lepsza, a tutaj jakaś tajna baza czy coś? Nie ma. No chyba. Właśnie, nie wiem, czekaj, nawet nie sprawdzałem. Sprawdzałeś? Czekaj, co sprawdźmy. Waga, nie ma, no tak, oprawiamy, tak coś czułem oprawiamy. Właśnie, że tutaj tak, on o wiesz, tym wie, czy nie wiesz? Nie wiem, on chyba jeszcze nie wie. Chyba no jeszcze nie, ale wiesz, ale na pewno się dowie, nie, że ja to wiem, no bo na przykład zniszczyłem mu jeden ten ametyst, bo potrzebowałem sobie zrobić lunetę. Dobra, słuchaj, bzyku, dzięki za pomoc, ja to lecę do niego, idę się uzbroić. Jakbyś potrzebował pomocy, to mi, wiesz, gadaj, zawsze ja ci pomogę. Jasne, wiesz, dzięki wielkie za jasnopył. Może jakimiś dispenserami, wiesz, możesz zawsze wyrzucić te trzy mikstury. Ty, to jest dobre, ale wiesz co, ale to on by musiał sam sobie to kliknąć, bo ja to szybciej wyrzucę sam z ręki, niż jak ja bym postawił dispenser, ustawił w niego jeszcze, wiesz. Racji, no lepiej jak ja to sam rzucę, wiesz, i po prostu uciekę. Mógłbyś zrobić coś takiego, kliknij w to, a dostaniesz prezent. Tylko to byś musiał tak mądrze zrobić, żeby nie kliknął w ten dozownik, nie? Na kliknij i zobaczy, że z mikstura zatrucia to jest powalone. Ale możesz kliknąć i to będzie na przykład z dachu mu normalnie spada. No na mógłbym, ale to już są za duże mechanizmy, coś, wiesz co, ja robię podjazd tam coś. Po prostu. Ja zakładam zbroję, biorę to do łapy, tako i rzucam mu dwie poty na łeb. Nie da się złapać, Szybson, uważaj na siebie, żeby nic ci się nie stało. Dobra. Żeby się tutaj nie zamknął i trzymaj się, ja będę. Dzięki wielkie, dobra, trzymaj się ciepło, bzyku, do zobaczenia, elo. Dobra, widzowie, słuchajcie, ja się w tym momencie zbroję, bierzemy tutaj tą moją zbroję oczywiście, bo to trzeba być przygotowanym na taką, że tak powiem, ewentualność. No i będziemy lecieć w takim razie... Yeti wszedł na serwer teraz. Widzowie... Dobra, to się dzieje, ja tu się przygotowywałem. Oj, szybso. No właśnie, widziałeś to? Ja czekaj, ja wracam do siebie, nie? I nagle Yeti wchodzi, nie? Na serwer. No właśnie, stary, ja nie wiem, dobra, ale ja gdzieś jestem przygotowany. Ja tam idę, jakby co, jakbym nie wracał długo, nie? To po prostu znaczy, że znowu mnie pewnie zamknął w tym więzieniu głupim. Więc tam nie, jakbyś się skradał. U mnie w laboratorium jest tam pota na niewidzialność. Więc jakby trzeba było, to wiesz, myk, bierzesz se i tam idziesz do ten dobra, i słuchaj, wiesz, jak na cichaczu. To ja wiesz co, ja będę czekać u ciebie w domu, jak nie wrócisz po 24 godzinach, to dobra. Ja po prostu akcję ratunkową robię. Dobra, dobra, podoba mi się ten plan. Dobra, to trzym się, bzyku, w takim razie, dzięki wielkie za pomoc, elo. Dobra, widzowie, lecę na tą misję. To jest prawie, że misja samobójcza, ja nie wiem. Mam nadzieję, że sam siebie tym potem nie rzucę, bo jak rzucę sam siebie, to się popłaczę, serio. Ale dobra, lecimy. Musimy się tam poskradać. Czy ja wiesz, ja powinienem teoretycznie sobie wypić potę. Kurczę, jakby wypił potę na niewidzialność, to bym miał większe szanse. Ale za to wiecie, jakbym nie miał zbroi na sobie, to czułbym się mniej pewnie. Chyba jednak postawię na zbroję, wiecie. Albo w sumie on by nie wiedział, że to też jestem ja. Nie, no dobra, jak już biegnę, dobra, trudno. Ryzyk fizyk, jak to mówią. Lecimy w takim razie bez zastanowienia. Tutaj popychamy ten wózek, wsiadamy do środka i lecimy załatwić jego. Mam nadzieję, widzicie, on jest tam, kurczę, na tabie jak klikam, to on jest, prawda? Więc musimy tam polecieć w takim razie do niego. Mam nadzieję, że jest u siebie na jaskini. Mam nadzieję taką szczerą, ale dobra, musimy to zajść tak od boku, żeby, prawda, nie zauważył nas, żeby totalnie nie wiedział, gdzie jesteśmy, bo jak on się dowie i na zauważy wcześniej, niż my użyjemy te poty, to jest lipa. Ogólnie jak jest plan? Ja liczę na to, że on po prostu zacznie coś robić. Ja wtedy biorę poty, podbiegam do niego od pleców i let's go. I w tym momencie, patrzcie, możemy jeszcze przetestować tą naszą lunetę. Patrzcie to. Patrzcie, jaki mam zoom. Widzicie? Patrzę sobie do środka, jeszcze mogę sobie jeszcze przybliżyć. Dobra. Uwaga, stańmy sobie tutaj. Zobaczmy, czy on tam gdzieś jest. Uwaga. Patrzę na zoomie. Jest. Patrzcie, jakie mam zoom. Patrzcie, jak mogę na niego, jak mogę z detalami patrzeć. Jak on by miał przed sobą mapę, to bym mógł sobie zobaczyć, co na jego mapie pokazuje się, nie? Dobra, on gdzieś wychodzi ze swojego domku, ale totalnie nie wiem, gdzie on idzie w tym momencie. Ja muszę być tutaj, wiecie, czujny i z daleka po prostu go obserwować. Gdzie on jest? Czekajcie, znikł mi.
A tam jest, dobra, on się cofa. Dobra, żeby mnie tutaj nie zauważył. Wchodzi z powrotem do jaskini. Okej, wiecie co, ja muszę się zbliżyć na pewno, ponieważ jak jestem tak daleko, to jest niebezpiecznie. Dobra, doskoczyłem do tego. Dobra, tu dochodzi, to przechodzimy, zerknijmy. Dobra, nie widzę go z tej strony. Tu też go nie widzę, okej. Dobra, wiecie co musimy zrobić? Tak, musimy się dostać tam. Patrzcie co mam, perłę. Myk. Idealnie po prostu. Idealnie, dobra, patrzcie to, przechodzimy tu. Up. Dobra, przechodzimy tu. Ale misja, ale Mission Impossible po prostu, nie? Dobra, tu rozwalamy, uwaga, przechodzimy tu. Okej, zobaczmy do środka, jak wygląda sytuacja. Gdzie on jest, bo nie wiem, nie widzę go. Czekajcie. Też Niku nie widzę, a nie, Nik widzę, widzę Nik, tam jest. Okej, dobra, czekajcie, na spokojnie, musimy przejść w takim razie, czekajcie. Ajajaj, złamałem segirę, dobra, zjedzmy coś szybko. Zobaczmy, co on tutaj robi i... Bro, on tam stoi przy tym więzieniu, widzicie go? Patrzcie, jak go jak zagląda... Czy on wchodzi do środka? On wchodzi do środka, wszedł do środka. Ojojoj, otworzył to znowu. Otworzył to. Czekajcie, muszę patrzeć... Tam jest niebezpiecznie, ja nie mogę tam wchodzić, wiecie, jak ja tam wejdę, to on na bank mnie zamknie. Musimy poczekać, aż on... Najlepiej to by było jakby w tym namiocie, widzicie tę skrzynkę? Jakby on do tej skrzynki po prostu zaczął zaglądać, a wtedy od plecy... O, wyszedł, dobra, zobaczmy na niego, jak to wygląda. Tam jest, dobra, widzę go. O nie, czy on będzie się wychodzić? Chyba nie. O, dobra, żeby mnie nie zauważył, zróbmy tak. Okej, wszedł tam do jakiegoś pomieszczenia. Dobra, czekajcie, że to jest ta szansa nasza. Czekajcie, ja muszę zabrać sobie tutaj dwie poty. Bierzemy je tutaj w jedną łapę i w drugą. Okej, podchodzimy od pleców mu. Rzuca śnieżkami. O, patrzcie, jestem nad tym przejściem. Jak on tu wyjdzie, to rzucam mu to na łeb. Uwaga. Jak wyjdzie, uwaga, jest, o nie, ja też dostałem, o nie, muszę uciekać, ale dobra, on dostał, bije go, mnie też to niestety bije, nie mam, mam mleko, jestem uratowany, dobra, uciekamy, dobra, czy on tam jest? Nie mam strzał, kurczę, mógłbym mu wykonać ostatecznego strzała z łuku, o nie, nie udało mi się, ale dobra, przynajmniej go zatruliśmy go, on na pewno wie, że to byłem ja, na pewno, bo mnie na pewno widział, no chyba, że się tak zajął tym, że jest zatruty. Ale dobra, chyba mnie nie goni. Udało się, misja ogarnięta. Ja niestety też dostałem, bo strasznie duży zasięg mają te poty, jak się je rzuca. Ale na szczęście miałem mleko. Jezu, jak dobrze, że ja to mleko ze sobą zabrałem. To mi jeszcze zostało tam z kiedyś, jak używałem potę na niewidzialność. Ale dobra, jest ogarnięte. Teraz to się trzeba zabunkrować gdzieś. Schować w jakiejś schronie, bo on na pewno będzie planował atak w drugą stronę. No a ja tymczasem dziękuję wam bardzo za oglądanie, widzowie. Udało się, sukces. Zatruliśmy Yetiego. Jest, że tak powiem... tak powiem, punkcik dla nas, Winek, że tak powiem, czuję go w kieszeni, szybkie wiadra na dół, wracam do siebie na chatę, muszę się gdzieś zabunkrować, no i pogadam z Bzykiem, zobaczymy, czy on, nie wiem, powiem mu, jak to wyszło, może mnie gdzieś skryje, może on ma jakiś schron, ej, właśnie, zapytam się go, czy ma, o, tam jest akurat, dobra, lecę do niego, halo, Bzyku, jest, udało się, wrzuciłem na niego te trzy poty, ja też zostałem zatruty, ale na szczęście miałem mleko, nie wiem, taki fart, że miałem mleko akurat. Trzy miksury rzuciłeś od razu? Tak, na niego? Tak. On to wow. Go długo będzie trzymać, to go bardzo długo będzie trzymać, bo mnie chwyciła tylko jedna mikstura, a go od trzy. Więc ja jeszcze miałem mleko. Tak, że jak rzucisz, przecież to się nasila ten efekt. Tak, nie? Tak. On będzie zdychać ja teraz przez kilka dni. Tylko Marek, mam problem, bo no. Masz jakiś bunker. Bunker? No, muszę ci przyznać, na bunkrów no nie mam jakiś, nie ale ma. Na pewno tak. Bunkrów nie ma, ale też jest super, tak? Też jest super, no, jest to, nie wiem, dzisiaj będziesz czuł, a co, chcesz gdzieś no, się ukryć ja muszę się schować, bo on na pewno będzie planował atak w drugą stronę, wiesz o co chodzi. Oj, no. No, ja ale czekaj, ja czy ja mam jakiś bunkier? Ja nie mam żadnej takiej bazy, no kurczę. Nie wiem nawet, gdzie miałbym się schować, szczerze, Bzyku, powiem ci, że ty nie masz bazy. Najciemniej pod latarnią. Kurczę, no mam niby bazę jedną, ale... Ale najciemniej pod latarnią mówisz, czyli co? Czyli mam stać tu i udawać, że mnie tu nie ma. Nie, no nie. Ja na przykład udawałem, że jestem zbożem właśnie. Myślałem, że pa, tak zrobię i siema. Jestem zbożem, nie? To też jest dobre. To tylko, że takie trochę czarne, no. Ale... Nie no, stary, ja muszę, wiesz co, kurczę, nie wiem nawet, gdzie miałbym się schować.
Dobra, wiesz co, ja znajdę sobie gdzieś jakąś kryjówkę, ewentualnie pójdę do Emilii, bo wiem, że ona ma jakiś bunkier. To tam się tak, schowam, żeby dobra. Znalazł. Dobrze, no, tak, żeby mnie nie znalazł. Dobra, ale udało się, prawda, musimy się teraz spotykać częściej, Mareczek, bo żeby wiesz, żebyś wiedział, że żyje, bo na pewno tak. Będzie tak, on mnie widział, on na bank mnie widział, więc on będzie chciał po mnie wrócić. Dobra, Mareczek, udało się, dziękuję ci za całą dzisiejszą pomoc. Proszę i ale chcę bardzo. Odpocząć, bo to mega męcząca misja była. Trzym się, pozdro. Uważaj na siebie, na dzięki, swoje zdrowie, ty również. Elo. Dobra, widzowie, udało się. Możemy, że tak powiem, odczuć kupony. No ja nie chciałem przy bzyku mówić, że my tutaj mamy taką tajną bazę, wiecie, bo ja nie wiem, czy... ja nikomu jeszcze o tej bazie chyba nie powiedziałem, więc ja po prostu sobie tutaj przejdę. Tutaj czuję się w miarę bezpiecznie, tym bardziej, że sobie jeszcze siedzimy tu. Patrzcie, myk. I nawet jakby ktoś nas zaatakował na chacie, to my robimy, że tak powiem, ucieczka w drugą stronę. Myk, 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 jesteśmy zaraz tutaj. Ło! Mam laga, a więc to jest idealny moment na to, żeby zakończyć ten odcinek, a my, prawda, widzimy się na następnym filmie, gdzie już będę na miejscu, w mojej bazie pomarańczowej pod placem zabaw. No i tyle, zlagował mi się Minecraft, chyba crash będzie za chwilę, nieważne, trzymajcie się, pozdro, pa, pa.